Dawniej w Rosji grasowali piraci, proszę Państwa. Wow. Tak, na Morzu Kaspijskim. Jeden z nich, najgroźniejszy bandyta Stień Karazin, zakochał się w perskiej księżniczce. No i cóż, porwał ją na statek, ożenił się z nią, ale jedna noc wystarczyła, żeby jego bracia, kamraci zaczęli tak na niego popatrywać z ukosa i mówią: oj, Stieńka, jedną noc spędziłeś z babą i sam się stałeś taką babą. No i on mówi: no cóż, nie mogę tu zawieść swoich braci. I mówi: Wołga, Wołga, ruska rzeko, nigdy ty nie dostałaś ode mnie żadnego podarunku, choć jesteś przepiękna, no więc daję ci tą księżniczkę. I wyrzucił ją w falę odmętu. Wołga, Wołga. Najpiękniejsze romanse rosyjskie XIX i XX wieku. Kto był na koncercie w klubie Krąg, wie, o czym mówimy. Kto nie był, z przyjemnością zapewne wysłucha. W Kręgu wystąpił Anton Michajłow z zespołem. Помилуй.
pewnie, w którym serce stanęło. I tak a propos niechcący wprowadziłam Państwu temat następnej piosenki, a mianowicie, a może to taki quiz mały, jakie to najpiękniejsze słowo świata jest? I po polsku, i po rosyjsku, i po ukraińsku też serce, no to o czym tutaj więcej mówić? Serce. Serce to najpiękniejsze słowo świata. Serce, bo w życiu najcenniejszy stan. Rosyjski, tak naprawdę oczywiście rosyjski, stary rosyjski romans. Tytuł, zawsze zapomnę, Darogoj Dilnaju, dobrze? Dziękuję bardzo. A polski tytuł sami Państwo zgadniecie. Yeah.
Очень черные, жгучие пламени и маньяка.